and it's just you. Well, times can be tough. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z Encyklopedii Kryptowalut. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Encyklopedia Tokenów. Dzisiaj na tapetę wziąłem sobie taki projekt, o którym dość mało jest w internecie. Nazywa on się dokładnie Hedge Trade. O czym ten projekt jest, czym on się zajmuje i po co on w ogóle powstał, zaraz wam oczywiście wszystko to opowiem. Skąd go w ogóle wytrzasnąłem? Przejrzałem sobie listę ostatnich na CoinPaprice, patrzę, że jakiś projekt Hedge Trade, którego całkowicie nie znam, ma jakiś dość spory wolumen, dlatego pojawił się gdzieś tam w topce na CoinMarketCapie. Później wam pokażę oczywiście, jaki to jest wolumen, które miejsce na liście zajmuje i tak dalej. Zobaczyłem, że jego token kosztuje prawie 40 dolarów za sztukę. No i mnie dość mocno zaintrygował po samej tej liście oczywiście. Natomiast od razu tutaj mały spoiler dla tych, którzy nie wytrwają jakby do końca tego filmu i nie będą chcieli posłuchać na koniec mojej oceny o tym projekcie. No to jest średnio, mocno średnio. Wydaje mi się, że już kiedyś omawiałem podobny projekt do tego właśnie. I z tego co pamiętam, tam szału nie było również. I tutaj też od razu mówię, że szału nie będzie. Natomiast dla oczywiście osób zainteresowanych tym projektem zapraszam do wysłuchania, obejrzenia tego filmu, zostawienia komentarza dla statystyk chociażby i lajka pod tym filmem. No a my przechodzimy do omawiania tego tematu. Poza jeszcze tutaj kryptoreklamą i książką, która jest cały czas do kupienia. No dobra, no to jesteśmy na stronie głównej tego projektu. Hedge Trade, przyszłość tradingu jest to nazywane. Na stronie głównej, rewolucjonujący sposób na wykorzystanie technologii blockchain właśnie w tradingu. Jeżeli chodzi o samą stronę, to tak taka tutaj wcinka tylko jest dość ładna, fajnie zrobiona, podoba mi się ten one page. Przewidywania, którym możesz ufać, bo na czym ten projekt ogólnie polega? Ten projekt służy dla osób, które handlują na giełdach kryptowalutowych, potrafią przewidywać rynek, czyli wiecie, rysować kreski i tak dalej, mają jakieś swoje sposoby na to, aby zarabiać ciągle na rynku, no i chcą się za odpłatą oczywiście podzielić tymi swoimi pomysłami z innymi ludźmi, którzy na przykład nie mają za dużo czasu na handel, nie mają zbyt dużo czasu na wylosowywanie sobie rynków, analizowaniu tych różnych kryptowalut i patrzenia na wykres, no i chcą uzyskać poradę od jakiejś osoby bardziej doświadczonej. Chcą dosłownie, tak można powiedzieć, kupić ich wiedzę, kupić ich pomysł na dany moment, aby zainwestować w ten projekt, który ta osoba mówi, jakieś pieniądze, no i uzyskać z tego oczywiście jakiś profit. Na tym dosłownie w dwóch zdaniach polega ta platforma. Tak jak już mówię, kiedyś coś podobnego recenzowałem i tam nie było zbyt dużego szału, jeżeli chodzi o tą platformę. Nie miała ona zbyt dużo zwolenników w tamtym momencie. Tutaj oczywiście z chęcią bym wam, to jeszcze wam chciałem powiedzieć na końcu, ale może od razu powiem. Chciałem wam pokazać tą platformę, jak to tak naprawdę wygląda obecnie. Natomiast jak chciałem się tutaj zarejestrować w ogóle, to dostałem informację, że liczba obecnych użytkowników osiągnęła maksimum, czyli jakieś tam zainteresowanie jest, natomiast nigdzie nie znalazłem informacji, co to jest za maksimum. No i niestety nie mogę wam dokładnie pokazać, jak ta platforma działa tak w faktycznym wykorzystaniu. Przygotowałem tutaj akurat z YouTube'a tego projektu filmik dla was, no i tam wam pokażę pokrótce, jak to wygląda w praktyce. Cała strona jest oczywiście sfokusowana tutaj na tym, żeby i jedna, i druga strona zarabiała jak najwięcej pieniędzy. Co do kryptowalut, na jakich tutaj dostępny jest ten trading, no to są w większości te wszystkie najpopularniejsze kryptowaluty, jak Litecoin, Bitcoin, Ethereum i tak dalej. Giełd do wyboru też jest trochę. Jeżeli chodzi o to, jak to dokładnie chodzi, jak to dokładnie działa i tak dalej. Na początku musimy sobie kupić te hedge tokeny. To jest główna właśnie funkcja tego tokenu. Hedge token to się nazywa. Musimy sobie kupić te tokeny. Możemy je kupić albo bezpośrednio tutaj na platformie, za Bitcoina na przykład, albo na jednej z giełd, na których notowany jest ten projekt. Następnie, jeżeli jesteśmy osobą, która jest traderem i chce wystawić swoją analizę na rynku, to musimy taką umowę stworzyć. Taka umowa, taki pomysł na analizę nazywa się tutaj Blueprint. W tym momencie uzupełniamy tam nazwę tego, na jakiej parze walutowej dojdzie do tego trade'u, czy jest to długoterminowa, czy krótkoterminowa analiza. Cenę wejścia, to wam wszystko pokażę, trzeba ustawić.
ile taka analiza u Was kosztuje i do kiedy aktualna jest ta jakby analiza. Kiedy już właśnie utworzycie taki blueprint, to możecie właśnie wystawić go na marketplace, czyli na rynek, po to, aby inni użytkownicy, którzy właśnie nie chcą jakby tworzyć analiz, tylko chcą kupić Waszą analizę, mogli tą analizę sobie kupić za hedge tokeny i mieć dostęp do tego Waszego pomysłu i wykorzystać ten trade, do jaki tam przedstawiliście tej osobie. Następnie, jeżeli jakby ten trade, który istnieje taka wyroczna, która później sprawdza, czy ten trade był zyskowny, czy niezyskowny. Jeżeli jest zyskowny trade, to 50% charge commission, czyli tutaj prowizji, trafia do osoby, która jakby stworzyła tutaj ten blueprint. Druga część idzie do osoby, która kupiła sobie ten blueprint. Jeżeli tutaj nie będzie ok, no to niestety ta prowizja dla osoby, która otworzyła ten blueprint, przepada. To by było tak ogólnie o tym, jak to działa. Natomiast tutaj rodzi się, wydaje mi się, bardzo dużo pytań. Co jeżeli ja losowo będę sobie po prostu wpisywał tam jakieś liczby, wystawiał jakieś blueprinty i osoby będą to kupować, ja będę się cieszył, bo będę zarabiał te hedge tokeny. Tak naprawdę, czy moja analiza wyjdzie, czy nie wyjdzie, no to nie dostanę tylko tutaj tej prowizji. Natomiast whatever, po co mi ta prowizja, skoro tutaj dostanę kupę kasy za same te analizy. No i sprawa wygląda tak, że istnieje coś takiego jak ranking system. Każda osoba, która jest tym traderem i wystawia te swoje blueprinty na sprzedaż, jest oceniana. Jest oceniana nie tylko przez tą wyroczną, ale też przez użytkowników i możemy sobie zobaczyć, ile ta osoba, co jest najważniejszą chyba tutaj kwestią, ma ilość udanych tych blueprintów, czyli udanych analiz. Można zobaczyć, ile osób kupiło te analizy, jaką wartość miały te analizy, kiedy do tych analiz dochodziło i tak dalej, no bo oczywiście, jeżeli ktoś miał dwa lata wcześniej pozytywne analizy i tam znał się wtedy na rynku, to nie znaczy, że w obecnym momencie, kiedy rynek po dwóch latach drastycznie się zmienił, to te jego podejście, ten jego trading też będzie w tym momencie zyskowny. Także tutaj warto jednak robić pozytywne analizy, znaczy pozytywne w tym sensie, żeby one się sprawdzały faktycznie. No bo jeżeli będę widział u kogoś, że tylko jego 10% powiedzmy analiz się spełnia, no to na cholerę mam kupować u takiej osoby jakąś analizę, to samemu mogę mieć 50% szans, bo albo pójdzie do góry, albo pójdzie w dół i też jakoś tutaj i będę miał 40% więcej szans od tej osoby, która miała tylko co dziesiątą analizę spełnioną tak naprawdę. Także to jest tu, jeżeli chodzi o taki system rankingowy. Jeżeli chodzi o sam kod źródłowy tej kryptowaluty, to muszę powiedzieć, że dzieje się tutaj bardzo mało. Całkowicie tutaj nie widzę kodu źródłowego tej kryptowaluty. Można się tutaj dowiedzieć tylko to, że jest to token ERC20 po raz kolejny oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o sam kod źródłowy, to tutaj nic ciekawego nie widać. Chyba, że to nie jest poprawny link do GitHuba, natomiast szukałem sobie innych linków i to jest jedyny, który znalazłem. Mniej więcej, między innymi z CoinPapliki, tutaj możemy sobie przejść do tego gita. Jak cofniemy się wcześniej do projektu, to w ogóle wydaje się, że ten projekt Hedge Trade tworzy inna firma, która się nazywa Rublix Development. Oni tu mają kilka projektów, które tworzą i mają też własną kryptowalutę, jak zauważyłem. Nazywa się RBLX jakiś. Zero market capu, 35 centów niby kosztuje i tak dalej, chociaż ma jakiś wolumen, więc dziwne, że market cap wynosi zero, coś tutaj nie działa. Także inna całkowicie jakaś ekipa, widać, że pracuje nad tym projektem niż tutaj od Hedge Trade. Co do pracy nad tym projektem i tak dalej, jak on działa bardziej pod spodem, szukałem white paperu tej kryptowaluty. Jeżeli ktoś znalazł white paper tej kryptowaluty, to śmiało niech podeśle w komentarzu. Tutaj przeleciałem te wszystkie zakładki, wpisywałem w Google i tak dalej i nigdzie nie potrafiłem znaleźć white paper tej kryptowaluty. Mają działający niby produkt, bo ta platforma podobno działa, przynajmniej tak jak widać na filmach, bo tak jak mówiłem, nie mam tam dostępu, a nie mają nawet white paperu. Na mediach społecznościowych mają mega lipę, 1200 obserwujących, Facebook to w ogóle jakieś 70 ludzi, Telegram 300, mają swojego bloga, na którego ogląda też i czyta mało osób. Także jeżeli chodzi o społeczność, to jest tutaj mega problem.
Tak jak mówiłem, w podobnym projekcie też tam była właśnie bardzo mała społeczność, bo jakoś ludzie chyba nie wierzyli do końca i nie chcieli może płacić za takie porady osobom, bo nie wierzyli do końca, że to im przyniesie jakieś realne zyski. To oczywiście by trzeba sprawdzić na własnej skórze, wydać trochę pieniędzy i zobaczyć, czy to się faktycznie opłaca. Tutaj niby jesteśmy na stronie smart kontraktu tego projektu Hedge Trade. Nie ma tu ceny, nie ma tutaj osób, które by w ogóle przechowywały ten token. To jest też informacja z ich gdzieś tam strony, z ich bloga chyba i tak dalej. Więc też tutaj jest dość mocno namieszane w tym. Jeżeli chodzi o coin paprykę, to mocno mnie zdziwiła tutaj pozycja na rynku, bo to jest 35 aż miejsce. Ja wcześniej powiedziałem, że to kosztuje 40 dolarów prawie, co była moją głupotą oczywiście. Pomyliłem się z innym projektem, który też dla was chcę tutaj przygotować i umówić. Zapewne kapitalizacja jest taka duża i te miejsce jest takie wysokie przez to, że była mocna pompa, jak widać przez ostatni miesiąc na tym projekcie. Prawie 60% jeżeli chodzi do ETH, prawie 21% jeżeli chodzi do Bitcoina, tutaj cena. Także widać, że przez ostatni miesiąc dość mocna tutaj pompka poleciała. Już od czerwca zaczęła się mocna pompa i zapewne stąd wzięła się tutaj cała ta kapitalizacja rynku tego projektu. Giełdy, no to są jakieś w ogóle bardzo małe giełdy z mega małym wolumenem. CoinTiger, Bancor, Coin Exchange, naprawdę no, ryzykowne giełdy do przechowywania tam jakichkolwiek pieniędzy. Zanim podejdę do podsumowania, to jeszcze tak jak mówiłem tutaj projekt, jak to wygląda w rzeczywistości niby. Także jest to formularz logowania. Tutaj mamy ten market tych blueprintów, całych tych analiz. Możemy dodać swoją, możemy kupić jakąś istniejącą już. Tak to mniej więcej wygląda, czyli tutaj jaką kryptowalutę chcemy pokazać ludziom do tradu, na jakiej giełdzie, cena wyjścia, cena wejścia, cena wyjścia, long target akurat tutaj, ile ma kosztować ta analiza, no i kiedy wygasa tak naprawdę jej tutaj sens. To tak w mocnym skrócie o tym projekcie, nie chcę się jakoś rozwodzić tutaj, bo moja ocena to jest to, że jest to albo jeden wielki skam i przekręt i chcą pozbierać kasy na tych analizach, albo ktoś mega nieprofesjonalnie podszedł do tego całego tematu i nie zna się na rynku krypto, nie wie co potrzeba do tego, aby ludzie uwierzyli w taki projekt i co potrzeba, aby ktoś zainwestował tam duże pieniądze. Dla mnie jest to ocena jakieś, nie wiem, 2 na 10. Nawet nie z plusem, raczej z minusem. Nie podoba mi się ten projekt. Niestety no nie mam też wjazdu na tą platformę, żeby to jakokolwiek bardziej ocenić. Społeczność żadna white paperu nie ma. Na mediach społecznościowych tak naprawdę nie istnieją, także ciężko uzyskać jakiekolwiek informacje. Tu w ogóle zaczęli robić jakąś encyklopedię u siebie i gadać o jakichś tam algorytmach, czym jest Bitcoin i tak dalej, zamiast tutaj naprawdę zabrać się za promocję tego swojego produktu, który przynajmniej jak pokazują na YouTubie niby działa. No i poza tym, że nie wiemy kto jest w teamie tego projektu, nie wiemy kto nim zarządza, kto jest tu programistą, no nic nie wiadomo. Widziałem jakiś jeden filmik na YouTubie, jak sobie wpiszemy Hedge Trade, że jakiś gościu tutaj rozmawiał z jakimś innym, chyba nie wiem czy to jest jakiś prezes, wiceprezes tego zespołu gdzieś na jakiejś konferencji. No nawet chyba tutaj nie znajdę tego teraz. Z kimś tam gadał niby z tego projektu, więc jakieś osoby za tym stoją. Natomiast jak dla mnie ocena tutaj tego projektu jest mega słaba. I raczej nie polecam inwestycji, chyba że nie boicie się stracić pieniędzy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten projekt. Jak ktoś dotrwał do końca, to szanuję. I widzimy się po prostu w następnym filmie na kanale. Cześć! Vanilla, la 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 la.